Ostatnie lata pokazały, jak ważną funkcję pełnią Wojska Obrony Terytorialnej, zarówno chroniąc nas przed COVID-em, jak i broniąc naszej wschodniej granicy, podkreślił na naszej antenie marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz. Skupienie narodu w obronie ojczyzny i stworzenie siły, która sprawi, że nikt nie będzie w stanie nas zaatakować, to wyzwanie, jakie stoi dziś przed Polską, wskazał w felietonie Głos Polski na naszej antenie marszałek senior Sejmu poseł Antoni Macierewicz. Polityk mówił, jak ważne jest budowanie silnych sojuszy z innymi państwami. I bardzo się cieszymy z tego, że Stany Zjednoczone przy tej nawet administracji potwierdziły to zobowiązanie, jakie podjęli zarówno Amerykanie, jak i inne kraje natowskie, że w razie zagrożenia bezpieczeństwa jednego z członków NATO, całe NATO będzie broniło. Co więcej, Stany Zjednoczone zapowiedziały, że zwiększą obecność swojej armii w Polsce, jeżeli tylko Polska będzie tego potrzebowała. Tym, czego w sposób szczególny potrzebuje dziś Polska, kontynuował były minister obrony narodowej, jest jedność zarówno w obronie ojczyzny, jak i naszej armii. Armii, która była atakowana przez osoby związane z opozycją. Na to nie możemy pozwolić, akcentował Antoni Macierewicz. W ostatni wtorek pan Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, zaatakował Wojska Obrony Terytorialnej. Byłem tym zaszokowany. Co więcej, zasugerował, że rząd chciał użyć Wojsk Obrony Terytorialnej do ataku demonstrantów w Warszawie, do ataku demonstracji w Polsce. Chodziło chyba o demonstrację kobiet. To nieprawdopodobne, to jest po prostu kłamstwo. Prawdą z kolei jest to, jak dodaje polityk, że to właśnie PSL od samego początku było przeciwne powstaniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Rola tych formacji jest nieoceniona, podkreślił marszałek senior Sejmu. Pokazały przecież przez te ubiegłe 5 lat, jak ważną funkcję obronną spełniały, zarówno broniąc nas przed COVID-em, jak i dzisiaj broniąc granicy wschodniej. Jest to jedna z najważniejszych formacji w polskiej armii, która sprawiła, że polska armia jest nieporównanie silniejsza i daje olbrzymie szanse odporności na atak hybrydowy. Antoni Macierewicz podziękował wszystkim żołnierzom, szczególnie Wojskom Obrony Terytorialnej, za ich służbę ojczyźnie.